Cześć, witajcie z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Podesłał mi mój kolega. Dostał takie pismo. Szanowni Państwo, w roku 2024 wchodzi w życie szereg zmian związanych z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne. Przesyłamy informacje wyjące z obowiązku, o którym mowa w artykule 5 ustawy 6CA, punkt 1, coś tam, oraz punkt 2 ustawy Prawo Energetyczne. Ceny dynamiczne energii elektrycznej od 2024 sierpnia 24 dnia będą mogli Państwo zawrzeć umowę w celu dynamicznej energii elektrycznej. Jest to umowa, która odzwierciedla. Co tu jest napisane? Niedobrze. Wahania cen na rynku energii elektrycznej, czyli w porównaniu do umowy opartej na standardowej taryfie, nie określa stałej ceny energii elektrycznej. Cena będzie się zmieniała nawet co 15 minut z notowaniami rynku spot towarowej giełdzie energii na towarowej giełdzie energii SA. Takie rozwiązanie jest alternatywą dla obecnego sposobu rozliczania, który jest oparty o stałą cenę energii. Jakie warunki należy spełnić? Będą mogli Państwo zawrzeć umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, jeśli są Państwo odbiorcami końcowymi energii elektrycznej. Wskazujemy Państwo energię wyłącznie na własny użytek. Mają Państwo zainstalowany licznik zdalnego odczytu, czyli ten inteligentny, skurwysyński licznik, który zawyża cenę energii, robi w chuja odbiorcę, czyli tego, który jest właścicielem domu, na którego jest rachunek, bo zawyża zużycie energii. No. Internetowa porównywarka ofert. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 24 sierpnia 2024 roku, będą mogli Państwo skorzystać z elektronicznej porównywarki ofert. Sprzedawców prądu znajdą w niej Państwo informacje o wszystkich ofertach sprzedaży prądu, w tym ofertach umów. Dynamicznymi, to było oraz dynamicznymi, które dostępne na rynku energii elektrycznej w terminie na terenie całego kraju. Porównywarkę będzie prowadził prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Przeznaczenie do tego stronie internetowej z narzędzia będą mogli skorzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorcy. Możliwość zakupu prądu od wybranego sprzedawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klienci w gospodarstwach domowych mogą wybrać sam swojego sprzedawcę prądu. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku kupowania prądu od dotychczasowego sprzedawcy, tak? A mi się wydaje, że jest na odwrót. Podstawa prawna. I tu macie podstawę prawną w 1997 roku. Ja pierdolę. Czy wy, debile, nie umiecie od nowa zrobić w ogóle przepisów, tylko korzystacie jeszcze z
perelowskich kurwa ustaw? No i to jest wszystko i powiem wam szczerze, ja wam od razu powiem na tym wstępie, że to jest zmuszenie was do dynamicznych cen energii. Nie, że ktoś z wami to skonsultuje, tylko będziecie do tego zmuszeni. No. Ale powiem wam tak, według mnie, jak dostaniecie te pismo z PGE, to nie podpisujcie niczego, ani nie rezygnujcie z obecnej umowy, tylko przyjrzyjcie się temu, co to jest, jak to się je, do czego to służy, jak to ma wam posłużyć. Od razu nie biegnijcie zmieniać warunków umowy, rezygnować z umowy, podpisywać nową, bo dostaliście pismo. Przyjrzyjcie się temu, poczytajcie na ten temat i wyciągnijcie logiczne wnioski. Bo ja już widzę tutaj, że będzie ciekawie, a nawet jak to mawiał, jak to było w piosence Big Cyc, choć problemy są kosmiczne, bywa tu czasem sympatycznie, no nie? No to właśnie powiem wam tak, że właśnie coś dziwnego tu się dzieje i dlatego robię ten film po to, żeby was ostrzec, żebyście nie popełnili totalnego błędu w życiu, którego będziecie żałować. Powtarzam to jeszcze raz. Jak dostaniecie to pismo z PGE, to nie biegnijcie od razu zmieniać warunków umowy, ani rezygnować z obecnej. Przyjrzyjcie się temu pismu. Poszukajcie informacji w internecie. Poczytajcie opinii innych ludzi. Ewentualnie idźcie do radcy prawnego, niech wam powie, na czym będziecie stali. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.